kiedy mam młode bizony, staram się zostać ich samcem dominującym. Polega to na systematycznym przeszkadzaniu im w jedzeniu. Idą na posiłek tylko za moim pozwoleniem. Człowiek pieszy jest potem dla nich osobą dominującą. Amerykanin, Indianin czy Francuz, bizon nie zobaczy różnicy. Wystarczy używać tych samych sygnałów, komend i sposobu poruszania się i bizony się słuchają. Bojąc się dominującej osoby pieszej, nie zwracają żadnej uwagi na człowieka na koniu. W parkach Disneya kierują bizonami tylko piesi, a jeźdźcy na koniach są tylko dla folkloru i dla ozdoby. Nic poza tym. Powoli, powoli, powoli. Powtórz mi to spokojnie. Koń ma dosyć energii, nie ma co go poganiać. Wytłumaczyłem im, że trzeba prowadzić konia delikatnie i przyjemnie, tak aby miał ochotę do pracy. Wykonując zawsze to samo, koń zaczyna się nudzić i żeby nie stracił zapału do pracy, musi lubić to, co robi. To też trzeba się z nim obchodzić delikatnie. Od czasu do czasu wyprowadzić, zrobić coś innego i wrócić potem na spektakl. Zaczynasz nogami. Nieważne, czy masz wodze z lewej czy z prawej. Najważniejsze to być w kontakcie z pyskiem. Koń wtedy. A ty możesz ukłonić się publiczności. Welcome to Buffalo Bill's Wild West. Podoba mi się, że w takich przedstawieniach mogę puścić wodze fantazji. Robimy nie tylko numery kaskaderskie, ale też rzeczy bardzo piękne, jak karuzele. Lubię karuzele dosyć skomplikowane, z chorągwiami znakomicie zsynchronizowane. Uwielbiam, jak wszyscy gnają do przodu i nagle wszystko staje. Świetne jest to, że w tym pełnym sprzeczności życiu zrobiłem typowo amerykański show w Euro Disneyu, a potem zupełnie francuski show w Las Vegas. Stany Zjednoczone są jednak niesamowite. Kiedy pierwszy raz w styczniu oglądałem teren do Excalibura, to był jeden wielki ugór. A już w czerwcu znalazł się tam hotel na 4053 pokoje w kiczowatym stylu. Ale tak ogromny, że i kicz wydał nam się przewspaniały. Peter Jackson szukał kogoś, kto mógłby się zająć jednocześnie reżyserią i tresurą koni. Kogoś do francuskiego spektaklu o średniowieczu i o królu Arturze. Realizuję przedstawienia, ponieważ pozwala mi to robić to, na co mam ochotę.
Słuchajcie, dobrzy ludzie. Z rozkazu króla wzywam wszystkich rycerzy na turniej. Z początku robiłem te przedstawienia, bo chciałem odświeżyć nieco obraz kaskadera i pokazać, że my, kaskaderzy, wcale nie jesteśmy oprawcami koni. Że od dawna już w filmach nie dzieje się koniom żadna krzywda. Że mamy pewną technikę, dobre konie, które lubią tę pracę, a przede wszystkim, że koń kaskaderski to prawdziwa gwiazda. Tak jak ludzie, istnieją konie kaskaderzy, konie, które to lubią. Taki stan ducha, ochota wejścia w kontakt z człowiekiem. Nie można zmusić do upadku konia, który nie chce upaść. Po prostu niemożliwe, bez barbarzyńskich środków. Jedynym na to sposobem jest koń upadający sam. Bo to rzecz zupełnie nienaturalna. Pasący się źrebak, który zrywa się do galopu, nie padnie nagle na ziemię. Kiedy ciągniesz za prawą wodza, konia, który nie umie się kłaść, możesz ciągnąć jak szalony. Koń zaprze się czterema nogami, ale się nie położy. To jednak 500 kilogramów. Nawet jeśli masz trochę siły, to tylko 80 albo 90 kilo. I co poradzisz na 500 kilogramów? Nic. Dobra praca z koniem, szczególnie jakaś specjalna sztuczka, wymaga przygotowania na tydzień lub dwa przed filmem. Podnieś mu pysk, żeby go było widać. Popatrz, bez wysiłku. Weź go w ten sposób. No, wstawaj. Rozumiesz? Popatrz, gdzie mam kolano. Ustaw teraz swoje. Poczekaj. Op. Lewą ręką pociągnij za uprząż. Śmiało. Wstawaj, jeden rok. Wstawaj. Na pomoc! Wstawaj. Myślę, że aktor powinien wykonać maksimum, a kaskader interweniować tylko na krótko. W momencie dla aktora niebezpiecznym, bardzo technicznym, gdzie nie ma co narażać go na niepotrzebne ryzyko. Bardzo dużo ludzi, oglądając kaskady, myśli, że jest to niebezpieczne dla koni, że kaleczą się upadając. Widziałem, jak Mario natychmiast